Witamy w Gorzowie. Jest z nami Marcin, cześć, który wygrał nasz konkurs, nasi modeki, bądź jak Moto Sapiens, i zdecydował się a. wziąć udział, b. zrobić z nami recenzję, którą zaraz zobaczycie. Oglądajcie. Historia naszego konkursu. Sięgam pamięcią miesiąc wstecz, gdzie ogłosiliśmy razem z Modeką konkurs, w którym można było wygrać zestaw Thorn, jak widać na załączonym obrazku, oraz rękawice, które powiedzmy są bardziej jesienne, i o nich opowiemy pewnie przy innej okazji, bo na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że na lato to one są średnie, bo mają membranę, ale skupmy się na Marcinie i na tym zestawie od Modeki. Żebyście mieli jasność, konkurs wygrał dlatego, że miał nas przekonać o tym, że to właśnie on stworzy z nami recenzję. I wszystkie komponenty w nim były. Jazda na motocyklu, a co z tym się wiąże, prawo jazdy kategorii A było czymś, co z roku na rok sukcesywnie odkładałem, między innymi przez wysokie koszty. One oczywiście nie zmalały, no, uznałem, że marzenia mają być celem do realizacji, a nie powodem do szukania wymówek, więc teraz oprócz nowego plastiku w portfelu mam też nowego Horneta w swoim ogródku. Jako świeżak szukałem czegoś uniwersalnego, co nie znudzi mi się zbyt niską motą po miesiącu i będzie fajnie wyposażone w stosunkowo dobrych pieniądzach. Nowy szerszeń to dla mnie strzał w dziesiątkę, ale tego samego nie mogę powiedzieć o tym, co zawisło w mojej szafie. Mogę wymienić dużo zalet mojej kurtki, ale nie to, że jest uniwersalna, więc przy niższej temperaturze czy trochę gorszej pogodzie muszę szukać nie zawsze kompatybilnych podpinek, drugich warstw czy innych przeszkadzaczy. Jeżdżę głównie po mieście, trasa, turystycznie, ale i w drodze na tory, by szybko jeździć tam, gdzie wolno. Myślę, że Modeka byłaby idealnym dopasowaniem do mojego stylu jazdy, moich potrzeb i na dobre zaprzyjaźni się z moim Hornetem na dłużej. Poza tym, że jest w Gorzowie, a jak widzicie, nie chodzimy na łatwiznę i z Warszawy do Gorzowa jest tak blisko i możemy podlecieć, także stwierdziliśmy, że to nie jest zły pomysł, więc jedynym minusem twojego zwycięstwa jest odległość, którą musieliśmy pokonać, ale wzięliśmy to na klatę. Dobra. Zrobiłeś fantastyczny film, jesteś motocyklistą, który... I tu oddaję głos Marcinowi. Świeżo. Jestem motocyklistą, który ma bardzo krótką historię. Prawo jazdy kategorii A zrobiłem w zeszłym roku, mimo że ten pomysł gdzieś tam chodził po głowie już wiele lat wcześniej, ale gdzieś tam zawsze coś się znajdowało. No a w końcu znalazły się te chęci, odpowiedni czas i udało się to zrobić w zeszłym roku, więc doświadczenia dużego nie mam, ale myślę, że to też pozwala mi ze świeżym spojrzeniem na wiele rzeczy spojrzeć. Tak jest. Piękny motocykl marki Honda. Tak jest. Najtańsze prawie 100 koni. Najtańsze 100 koni na rynku, zgadza się. Ale za to piękny i nowy. Więc mamy człowieka świeżego, ze świeżym motocyklem, z otwartą głową, dobrze gadającego, nie bojącego się powiedzieć prawdy, i powoli zbliżamy się do tego kulminacyjnego punktu, o którym zaczniemy opowiadać. Ale jeszcze chciałbym usłyszeć, jaki ty miałeś pomysł na siebie jako motocyklistę? Jaki miałem na siebie pomysł? Głównie zależało mi na takim bardziej turystycznym jeżdżeniu. Ale też nie ograniczanie się tylko, nie wiem, na jakąś trasę i przemieszczanie się z punktu A do punktu B. No ale też od czasu do czasu wyjechać sobie gdzieś na tor, podszkolić swoje umiejętności, gdzieś na jakąś dłuższą wycieczkę, gdzieś bliżej do znajomych. Do pracy może niekoniecznie, bo to więcej szykowania niż jeżdżenia, a nie jestem z tych, którzy by jeździli na zdrabkę, więc do pracy sobie póki co odpuszczam. Natomiast turystycznie, rozrywkowo, i myślę, że do tego ten Hornet sprawdza się na ten moment idealnie. Reset mózgu, tak? Tak, dokładnie. Po prostu oderwać się od rzeczywistości. Tak. Drugie pytanie, które będzie nas wprowadzało do
do całego naszego testu, to jest, jak wyobrażałeś sobie ciuchy? W sensie, czego oczekiwałeś od ciuchów tak generalnie? Wygody na pewno. Szukałem czegoś uniwersalnego. I szybko się okazało, że nie trafiłem. Bo zestaw, który do tej pory wisiał w mojej szafie, jest super zestawem na lato. A motocykl przyszło mi odbierać na przełomie zimy, wczesnej wiosny, w mocno deszczowej aurze, więc szybko zostałem zweryfikowany z moimi wyborami. No ale przyszło lato, więc gdzieś tam moje meszowe zestawy się sprawdzały. No ale i w lato potrafi pogoda zaskoczyć, że jednak gdzieś tam tej jednej, drugiej warstwy brakuje. Więc tutaj akurat ten zestaw jest super uzupełnieniem. Proszę bardzo, więc młodzi motocykliści, jeżeli zaczynacie swoją przygodę, to dobrym pomysłem jest wybranie sobie pory roku i zastanowienie się nad tym, czy będziecie się ograniczać wyłącznie do upalnych dni, czy raczej myślicie o czymś bardziej uniwersalnym. Z mojego doświadczenia wynika, że pierwszy kask, pierwsza kurtka, pierwsze buty, pierwsze spodnie z reguły są średnio trafione i tutaj stawiałbym bardziej na bezpieczeństwo i ewentualnie niestety okraszoną pewnym kompromisem uniwersalność. Dwuwarstwowy zestaw, który tak ma membranę i materiał zewnętrzny. W założeniu membrana, wiecie, że ma być wodo- i wiatroodporna i ma oddychać. Ona jest w wersji takiej kurteczki, która jest chowana do środka, natomiast ma bardzo ciekawą funkcję, bo można ją przyczepić do kurtki tak, że można włożyć ciało pod membranę, ale myślę, że tego jeszcze nie próbowałeś. Jak próbowałeś, to opowiesz, bo to jest ciekawe rozwiązanie. Tak. Zewnętrzny materiał, po pierwsze, jest głównie z poliestru. To jest materiał, który jest relatywnie tani w produkcji i łatwy w produkcji, ale świetnie trzyma kolor. Dzięki temu uzyskanie takiej ciekawej palety barw, jaką tu widzicie, jest łatwe do uzyskania i ten kolor będzie mega trwały, będzie dobrze znosił wszystkie trudy eksploatacji i czyszczenia. Ale w tych najbardziej wrażliwych miejscach, które są z punktu widzenia bezpieczeństwa najbardziej istotne, czyli barki, łokcie i kolana, mamy wstawki z poliamidu i tu rzeczywiście w opisie tej kurtki jest opis kordura. Ja takiej metki chyba nie zauważyłem jeszcze na tym produkcie, ale kordura jest nadal nicią poliamidową o określonym splocie i gęstości, więc dla mnie to, że ktoś zapłacił marce Dupont za tantiemy, żeby użyć tego materiału, nie ma znaczenia, ponieważ poliamid robi robotę. Mamy ochraniacze, które są certyfikowane na poziom pierwszy, czyli też prostsze, więc gdybyś chciał stuningować sobie ten zestaw, żeby miał dwa razy lepsze ochraniacze, to też w prosty sposób można to zrobić. Nie ma ochraniacza pleców w zestawie, trzeba go sobie dokupić. Uff. I cała kurtka jest zacertyfikowana na pojedyncze A, czyli tarcie z prędkością 45 km na godzinę, co, jeżeli patrzę na tą kurtkę, wydaje mi się, że jest trochę zaniżone, ale rozumiem, że wielu producentów takich bardziej jakby postrzeganych jako aksjomat motocyklowy też idzie na ten niższy certyfikat ze względu na to, że jest łatwiej go zrobić, łatwiej go przejść i nie trzeba się potem w to bawić, a wielu motocyklistów poza motosapiensami na to uwagi nie zwraca. Natomiast ma bardzo dużo funkcji, które są mocno skierowane dla motocyklisty, który właśnie będzie podróżował. Trochę się rozbiegałem, ale już kończę. Zaraz dam Ci głos, bo wszyscy mówią, że zawsze zapraszam gości i potem nie daje mi nic powiedzieć. Ale już kończę. Opowiadaj, jak testowałeś, gdzie testowałeś? Tak, zestaw od Modeki mam u siebie już około miesiąc i testowałem go, myślę, w faktycznie różnych i warunkach atmosferycznych i w różnych warunkach drogowych. Aura jaka jest, myślę, każdy widzi, więc podpinka była testowana najmniej z całego zestawu. Natomiast to, co już też wspomniane, bardzo fajne rozwiązanie, że można ją połączyć zarówno na dole kurtki, jak i w rękawach zamkiem. Przez co jest dużo łatwiej ją zakładać, zdejmować, nic się nie przesuwa, nic się nie podwija. Tak samo jest też w spodniach, więc jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Zwłaszcza też jak się nie ma odzieży termo, więc wtedy nic się nie przykleja i nic się nie przesuwa. Kurtkę testowałem w ciepłych dniach, więc mocny test przeszły jej panele wentylacyjne. Ale też zdarzyło się jeździć w mniejszym deszczu bez podpinki i ta warstwa, mimo że właśnie bez podpinki, sprawdziła się, bo nic nie przepuściło. Przy czyszczeniu w domu później z muszek i różnych takich drogowych, nieprzyjemnych przygód się też wszystko ładnie z niej ściera.
nie traci koloru, nie przepuszcza wody, więc myślę, że naprawdę jeśli chodzi o wytrzymałość, to będę z niej zadowolony i każdy, kto się na nią zdecyduje, też nie powinien przynajmniej na to narzekać. Testowałem ją głównie w trasach, gdzieś tam do Poznania, więc to tam 140-150 w jedną stronę, gdzieś tam sobie później w koło komina z znajomymi, więc gdzieś te kilkaset kilometrów już w tym zestawie mam zrobione i naprawdę daje radę, bo jest wygodny, fajnie dopasowany. To, co też warto wspomnieć, jak widać albo nie widać, jestem raczej z tych niskiego wzrostu i mierząc inne spodnie zawsze był gdzieś problem, za długie, za szerokie. U Modeki tego nie ma, jest rozmiar XS, który jest myślę rzadkością, a przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem z takim rozmiarem u innych producentów i dzięki temu jest to naprawdę bardzo fajnie dopasowany zestaw. Dodatkowo jest regulowany jeszcze w dwóch miejscach za trzaskami, więc naprawdę można to sobie fajnie dopasować. Więc jak sobie zajedziemy na miejsce docelowe i gdzieś chcemy pójść coś zobaczyć, zjeść, czy po prostu zejść z maszyny i od razu się nie przebierać, no to można to w fajny, komfortowy sposób naprawdę zrobić. Kurtka jest trochę większa, bo kurtka już jest SK. I nie jest produkowana w rozmiarze XS. Nie jest produkowana w rozmiarze XS, zgadza się. Może wydawać się trochę za duża, ale to też przez to, że nie ma podpinki. Ja mam na sobie tylko krótki rękaw, więc gdzieś tam ten zapas jest i fajnie, że on jest. Ja bym chciał koniecznie włożyć tam coś ciepłego, typu tak, jakiś softshell. Natomiast rękawy faktycznie są trochę długie, natomiast nie jest to wada kurtki, tylko taka moja uroda, więc jakoś muszę z tym żyć. Ale ważne, żeby wspomnieć dla młodych motocyklistów, żeby mierząc ubranie motocyklowe, zweryfikowali również, zwrócili uwagę na długość rękawów, bo ta długość rękawów może wydawać się dla osoby początkującej ok, no bo jest długi rękaw. Ale tak. Jaki problem jest? Problem jest, kiedy pojawia się długa rękawica. Bo o ile jeżdżę w jakiejś krótkiej, letniej rękawicy, no to tego problemu nie ma, bo to sobie wszystko ładnie jedno w drugie wchodzi. O tyle już rękawice od Modeki, które już są fajnie zabudowane, no to już gdzieś ten konflikt się pojawiał. Natomiast same rękawice są super wykonane, ale tak jak już też mówiliśmy, pewnie kilka słów o nich pojawi się trochę później, kiedy aura na nie będzie jednak korzystniejsza. Czyli będzie drugi film. Będzie z część druga. Yeah. Obserwujcie. O samych rękawicach. Dobrze. I teraz ważna informacja dla osób, które myślą o zakupie pierwszego stroju motocyklowego, bo tak naprawdę nie jest to twój pierwszy strój, tak, tylko drugi. Pierwszym strojem był strój, który nie do końca sprostał twoim oczekiwaniom i ważne, żeby też opowiedzieć o tym. Zgadza się. Pierwszy strój był w moich oczach idealny, najlepszy i w ogóle super wyszukany. I bardzo szybko zostało to zweryfikowane, kiedy przyszło mi odbierać właśnie Horneta na przełomie lutego i marca w deszczu i no niskiej temperaturze, więc moja wymarzona meszowa kurtka sprawiła, że ten odbiór zapamiętam na długo, nie tylko ze względu na emocje związane z całym motocyklem. Natomiast już ten zestaw jest dużo bardziej uniwersalny, bo mimo że przy takim założeniu pogoda jak jest dzisiaj, może się wydawać, że to jednak jest dosyć ciepły zestaw, to kiedy już jedziemy i są wszystkie te panele pootwierane, a jest ich naprawdę sporo, no to ta wentylacja robi fajną robotę. Mamy panele na klatce, mamy długi panel na przedramieniu, mamy panel na udzie, taki powiedzmy szczelinową wentylację. Tak, i jeszcze jest na łydce. No i wywieczniki na plecach. Dobra. Posłuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, niekoniecznie w trakcie filmu, ale też poprosiliśmy Marcina, żeby był aktywny i żeby na komentarze odpisywał, ponieważ ten zestaw zostaje u niego i Gorzów będzie miejscem oraz jego okolice oraz kto wie, może jak się to się z Gorzowa i chce obejrzeć, zapraszam. Okej. Okay. Dla mnie ważnym pytaniem jest wada. Jakie wady, jakie problemy, czy widzisz coś, coś byś zmienił, czy w przyszłości jakbyś kupował zestaw, zwróciłbyś uwagę na coś jeszcze innego, czegoś oczekiwałbyś więcej? Jakichś takich znaczących wad przez ten miesiąc, kiedy Tron jest u mnie, nie zaobserwowałem, więc możliwe, że nie, na pewno nie jest to pewnie zestaw idealny. Nie istnieje taki. I jakieś tam wady gdzieś tam się znajdą, natomiast na ten moment spełnia moje oczekiwania. A więc sprawdza się w trasie i też chyba nie powiedziałem o tym, testowałem to na torze w Poznaniu, czyli w zupełnie nienaturalnym środowisku dla takiej odzieży, no ale trochę celowo właśnie wybrałem też takie miejsce i to tylko mi pokazało, że ten zestaw jest wygodny, bo nie krępowało to żadnych ruchów,
Sprawdziło się wtedy i w ciepłej aurze, i w jakiejś deszczowej, bo wtedy był taki miks pogodowy, więc naprawdę był to taki intensywny test dla tego zestawu, no, który przeszedł pozytywnie. Szanowni miłośnicy motoryzacji, czy to świeży, czy mniej świeży, tak jak my, ważne jest to, żebyście chcieli jeździć w swoich ciuchach wszędzie i żeby was nie ograniczała pogoda. Jeżeli któregoś pięknego dnia wasz track day okaże się w trudnych warunkach i macie ze sobą ciuchy i będą to ciuchy tekstylne, czy z membraną, czy bez membrany, jakiekolwiek by nie były, one są dla was ważne z punktu widzenia komfortu, bo to tak naprawdę komfort decyduje o przyjemności z jazdy, to nie lękajcie się zabrać na track day swojego zestawu tekstylnego. Pamiętajcie tylko, żeby nie schodzić na kolano i pamiętajcie też o tym, że jak się wycyrtolicie, to prawdopodobnie ten zestaw będzie jednorazowy, bo skóra zrobi to wielokrotnie. Prawdopodobnie kwestia wektora prędkości, tak. Nie? Jakby to wszystko jest do ogarnięcia, ale jeżeli chcecie się uczyć jazdy motocyklem, to prawdopodobnie lepiej jest pojechać w ciuchach, które potencjalnie są niedostosowane do sytuacji, bo są wygodne, niż pojechać, nie pojechać, albo kombinować jakieś z pożyczanymi ciuchami, albo nagle na samym końcu wybierać ciuchy, które są dla was niewygodne, bo to komfort stanowi o tym, co się będzie działo. No dobrze, i pytanie, które dla mnie jest kluczowe i które zawsze staram się zadawać i staram się, żeby nasi odbiorcy też dostali prawdziwy feedback od realnego motocyklisty, który faktycznie użytkuje te ciuchy. Komu byś to polecił? To cudo. To cudo poleciłbym sobie sprzed roku. Czyli sobie szukającemu zestawu idealnego, który się sprawdzi na nie wszystkie, ale przynajmniej na znaczną część planowanych aktywności. Więc tak naprawdę polecimy go każdemu użytkownikowi, który szuka jakiegoś uniwersalnego zestawu, który się sprawdzi do miasta, bo łatwo to można wszystko założyć bez problemu, nie jest to super czasochłonne. Na trasę krótszą i też dłuższą, bo mamy tu sporo kieszeni, więc to na pewno się fajnie w takich turystycznych przygodach sprawdzi. No i też kiedy pojawia się jakaś taka, powiedzmy, ekstremalna sytuacja torowa, to też ujdzie. Więc to jest kompromis. To nie jest złoty środek, ale tak lepiej jest pojechać w takich ciuchach niż odpuścić, bo nauki nigdy dosyć. Jazda motocyklem to jest ciągła nauka, to jest proces, który ciągle trwa i patrząc na twoje opony, jak jesteś świeżym motocyklistą, to w sumie jesteśmy na podobnym etapie rozwoju motocyklowego. Uf. Także jest git, jest pięknie. Nagrało się? A ja bym bardzo chciał podziękować wszystkim, którzy się zgłosili do konkursu i chciałbym podziękować Modece za to, że uwierzyła w to, że ich produkt w takim realnej konfrontacji z realnym światem, z realnym człowiekiem, który absolutnie może powiedzieć, co chce i może pozdrowić, kogo chce i my dajemy mu wolną kamerę, wolną rękę i wolne usta, co tam chce, może powiedzieć. I Modeka zgodziła się na taki test, co dla mnie też jest fenomenem i jeżeli producent wierzy w swoje ciuchy, to dużo świadczy o tym, jak ten ciuch jest skonstruowany. A tobie również bardzo dziękuję, że wykazałeś się dużą odwagą i zaangażowaniem. No i mam nadzieję, że obietnica, którą nam złożyłeś o tym, tak, że zrobisz test rękawic. Będą rękawice, będą. Dobra, my to puścimy na naszym kanale, więc tu już w ogóle będzie totalna swoboda, bo my właściwie tylko dodamy początek i koniec tego filmu. Nic więcej, zostaniesz prawdziwym motosapiencem. Ja ze swojej strony też chcę wam podziękować za ten konkurs we współpracy z Modeką, bo to fajna okazja nie tylko dla mnie, ale dla każdego, który mógł wygrać, a naprawdę mógł wygrać każdy, bo tych zgłoszeń było bardzo dużo. No świetnych, więc wybór na pewno mieliście trudny, więc też gratulacje dla każdego, kto brał udział. Przepraszam, tym razem udało się mi. Za rok może będzie okazja, więc warto próbować. Więc naprawdę fajna sprawa, dzięki. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w teście rękawic. Dzięki. Hej.